Milion samochodów elektrycznych w ciągu 10 lat to jest nieunikniona przyszłość tak naprawdę, która pewnie każdego czeka. Oczywiście w warunkach europejskich jest to dużo łatwiejsze do zrobienia. W warunkach naszych krajowych, polskich, będzie nieco trudniejsze, bo nie mamy jeszcze tej pełnej infrastruktury. Chociaż ona się bardzo szybko już rozwija. Pamiętajmy, że najczęściej ludzie elektryczne samochody wykorzystują do pojechania do pracy, pojechania po zakupy i z powrotem. Że samochody elektryczne mają już zasięg realny około 300 km. Więc jeżeli dziennie ktoś robi 60-80 km, to już infrastruktura nie jest tak strasznie potrzebna, bo może go sobie naładować wieczorem, podłączając do gniazdka w garażu czy w domu. Więc samochody elektryczne na pewno będą miały swoją przyszłość. Jeśli tylko zmienią się jeszcze przepisy, tak jak już gdzieś powoli są zmieniane, czyli nie będzie parkometrów, czy będzie możliwość jechania buspasem, to te miliony samochodów elektrycznych to nieunikniona przyszłość, również w Polsce. Patrząc z perspektywy oczywiście Warszawy, która jest dosyć specyficzna, jeżeli chodzi o teren całej Polski, w Warszawie jest kilka tych punktów. W większości centrach handlowych jednak masz już punkty szybkiego ładowania. Natomiast jeśli ten samochód wykorzystujesz nie do podróżowania po Polsce, a do dojeżdżania do pracy i z powrotem, to ta energia elektryczna, którą ładujesz w domu, podłączając samochód do gniazdka zwykłego 220 V, jest w 100% wystarczająca. Prędzej czy później na pewno będą ulgi. Wiesz, w Stanach na przykład masz chyba najbardziej rozwinięte ulgi, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. Tam w niektórych Stanach, w Ameryce rząd potrafi dopłacić 25% wartości samochodu. No, to jest gigantyczna wręcz kwota. W Europie jest to rozwiązane w ten sposób, że nie płacisz A za wjazd do miasta, B nie płacisz za parkometry, C możesz używać buspasów. Prędzej czy później pojawi się to również w Polsce. Więc jeżeli ktoś przekalkuluje, że nie będzie musiał płacić parkometru, a parkometr dziennie kosztuje całkiem już sensowną i obciążającą kieszeń kwotę, to nagle okaże się, że ty nie tylko oszczędzasz na tym, że samochód ci mniej pali, ale oszczędzasz na całej eksploatacji samochodu.